Zobaczcie na tą konstrukcję. Co to? Niesamowite. Jaki piękny budynek. Cudo normalnie. Nie? Julka? Niesamowity jest. Świetlone. Cudo. Cudo. Czekaj, jeszcze tam podejdę. Pauzę i nagrywaj. Thank you.
wreszcie jest nastawienie do świętego z polskiej prowincji, oczywiście. Może więcej osób wejdzie, żeby słyszał. Tutaj tak specjalnie, tak, ale to może z Marsy, nie wiem. Jak wiecie, Żółkiewscy zbudowali od zera swoje miasto, przyszło z Owem, Wielkopola, jako taką rodową twierdzę właściwie, to też była twierdzę, były wały obronne i tak dalej. Był też, no i, ale w międzyczasie tam przez te koligacje różne, prawda, ona przeszła na Sobieski, przez koligacje, przymożeństwa. I Teofila Sobieska, mama Jana III, postanowiła sprowadzić dominikanów do Żółkiew. Dlaczego? Ponieważ Jan III miał brata Marka. Ten brat zginął w walce z Turkami, jedni z bitew. No tam źródłowej w ogóle, jak to, prawda, musieli wykupić to ciało. Więc ona postanowiła też takie mauzoleum godnie zrobić. No i właśnie dlatego wybudowała kościół. Sprowadziła dominikanów. I tam złożyli ciało Marka Sobieskiego. To jest kościół pod rodzajem Święcia Marii Panny Świętego Marka. Ona zresztą też tam potem po śmierci została pochowana. Z jednej strony Marek leżał, z drugiej strony właśnie Teofila. I też sprowadzili w międzyczasie też tę ikonę Matki Bożej. Ona jest taki w pełnej krasie, że tak powiem, od stóp do głowy z Panem Jezusem, z berłem. Jest to właśnie niepokalana, ale właśnie taka zwycięska. No i też Królowa Różańca Świętego, już to był tytuł, który później jej...